Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku zagrajmy w Siegius Arena. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu pokonam tego Poncjusza, tego kurde niedobrego bossa. A poprzedni odcinek tak dobrze mi wyszedł, a on musiał to tak spieprzyć. No ale nic, no... spróbuję na razie bez broni, nie? No bo jeżeli... wydaje mi się, że bez broni mogę go spokojnie pokonać, w sensie bez tej najlepszej broni, że to jest możliwe, zresztą prawie to zrobiłem. Tylko, że tam popełniłem błąd jeden mały. Ale okej, ten odcinek mam nadzieję, że będzie krótki, ale treściwy i zrobimy tutaj to, co no chcę zrobić, tak? Czyli pokażę mu, kto tutaj rządzi. Poncjusz, wyłaź stąd, łachudro. O, dostał raz. To już sukces. Nie! A, no tak. Jakże mógłbym o tym zapomnieć, nie? Standardowa jego zagrywka. Nie uzdrawiaj się. Stary, mówiłem ci coś o uzdrawianiu, że nie masz tego do... jak ja mam go... I to jest bez sensu. On się uzdrawia, no na pewno trochę, znaczy no, zdrowia mu dodaje, no minimalnie więcej niż ja mu go odejmuję, więc... No nie uzdrawiaj się! I co on teraz taki na uzdrawianie się, kurde, przerzucił? No i... ja pierdzielę, człowieku! Jak to ma tak wyglądać, no to ja nie wiem. Pojedynczą kulą ognia we mnie rzucasz, tak? Dumny ty z siebie jesteś, masz ty rozum i godność człowieka? No dobra. Powiedzmy tak, 1/3 życia na razie mu wpadła. Nie wiem, jakim sposobem mnie uderzyłeś tarczą, skoro byłem po jej przeciwnej stronie, ale mniejsza, no. No szlak! Nie, coś czuję, że teraz to mi się nie uda. Może za drugim razem. A, gdyby... gdybyś był prosty jak Antares w Swords and Sandals, to może bym dał tobie radę już na samym początku! Słuchaj, no. Dobra, to mu trochę zabrało. Na pewno więcej niż moje pojedyncze ciosy. No i patrzcie. Nie będę walczyć, będę się uzdrawiać. Bo jestem fajny. ...117 mu zabrałem. Stary, ja ci błagam, jak już mamy walczyć, to róbmy to jakoś z sensem. Posłuchaj mnie, stary, naprawdę. Nie! Dobra, ja za bardzo się nawpalam na jego zabicie. I takie są tego efekty. A, udało się! Kurde, ale to... Freedom! Jestem wolny! Znaczy... O! Jedna gwiazdka! Zacna jedna gwiazdka! Świetny! Pora opuścić arenę! His name became legend. He got his revenge. Ten. Jego imię zostało legendą. Fajnie, żebyśmy je w ogóle znali, nie? At last, he was free. Także, Mori Mili, to koniec tej serii.
Tak, ostatni, najkrótszy odcinek, no ale kurde, no w końcu udało się przebrnąć do samego końca, chociaż wiem, że to trwało, no trochę to trwało, dość mozolnie. Wiem, że mógłbym w pewnych momentach jakoś szybciej się z tym uporać, no ale wyszło jak wyszło. W każdym razie, Siegius Arena dobiegł końca i teraz mogę nagrywać nowe serie. I dobrze, że na to czekałem, bo po Rockin' Cats nie chciałem bezpośrednio wkładać nowych filmów, dopiero chciałem skończyć dwie serie i potem dwie nowe zrobić. Dlatego no teraz już swobodnie możemy takie coś stworzyć. Ja mogę coś takiego stworzyć. No i oczywiście następne let's play'e, mam nadzieję, będą z Pekki oraz z jeszcze jednej gry, bardzo ciekawej gry indie, która mam nadzieję, że też się wam się spodoba. To nie jest jakaś super stara gra, aczkolwiek ma dość oldschoolową grafikę, mniejsza. Nie, ja nie będę walczyć w dalszym, dalej, nie ma takiej opcji. W każdym razie, to jest koniec Siegius Areny. Mam nadzieję, że seria się wam podobała i do następnego.